Czy w tej sytuacji masz podstawy sądzić, że zmiana sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizator nastąpi w krótkim czasie? No, takie pytanie dość według mnie nie jest takie stuprocentowo jasne. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, ile sekund się będzie to zielone światło paliło. Dlaczego my możemy sądzić, że za chwilę może zapalić nam się czerwone światło? Dlatego po tym, że zbliżając się z dalszej odległości, już to zielone światło się paliło. Więc gdzieś świadomy kierowca, czyli ta intuicja kierowcy, podpowiada, że za chwilę może nastąpić zmiana nadawanego światła, tak? Czyli może za chwilę nam się zapalić czerwone światło.